Wiezie on po śmietnikach, zbiera jedzenie? Nie tylko po śmietnikach zbiera jedzenie. Po spotkaniach Hare Krishna również, by później wpieprzać je w przydrożnym barze. Poczekaj, ja pójdę do samochodu po jedzenie swoje z kolei. Bo oszczędny jestem, zaraz wrócę. Wiesz jak kamerę. Ale po brytońsku. Nie, po brytońsku to jest kiełbaską. To są takie dania. Wczoraj byłem na spotkaniu kuchni indyjskiej Hare Krishna i mam bezmięsne. A ty co mi to? A kawałek babki mi zaje. Taki malutki. Trochę kapustki na próbę. Zdegustuję ich mniejszą kuchnię. Czy dobrze gotują, czy nie? Jak mnie przekonasz, to będę u nich częściej. Jak go gruby przekona babką, to przyjdzie tu ze swoim jedzeniem lub z jakimś żarciem wyżebranym na jakimś spotkaniu bądź jedzeniem, które znajdzie w bufecie za Biedronką. Trochę kapustki wezmę. Drugę i kawałeczek babki. Nie, zgubiłem gumkę. Kurde, jaką gumkę? To ze skoreczkami chyba jest. A teraz próbka możliwości chłopca na posyłki, kamerdynera, psychicznie chorego mitomana ze Starosielc. Trzeba mu jednak oddać, że w byciu pod nóżkiem jest dosyć dobry. Po węgiersku. Placki ziemniaczane. No. Idziemy. Placki ziemniaczane? No. Tak? No. Ile? Jeden. Tak? No porcję, no. Pięć sztuk. Tak, dobrze. Już idę za mamę. I tutaj toaleta jest? Jest. A gdzie? Musiałbym zapytać tą panią, ale już na pewno. Ty ci zabili. Dobra. Co, są klaczki? Są, tylko zapłacić trzeba. Halo? To idź zapłać. Jeszcze? Jeszcze. To już cały ci ten sos wywalę. To idź zapłać. Tak, dobrze. Już idę za mamę. Co ci zabili. Dobra. Idziemy. No. Idziemy. Jeszcze? Jeszcze. Co, są klaczki? Są, tylko zapłacić trzeba. To idź zapłać. Ja? Z czego? A kto za paliwo zapłaci? Satelit dziennikarski rzetelności. Ty nie odzywaj się na temat niczyjej rzetelności. Nawet nie dziennikarzy, bo ty dziennikarzem nie jesteś, tylko oszołomem z plakietką za 40 zł. Pokazałeś to wiele razy, a ja będę się opierał na przykładzie ostatniego wpisu, gdzie zabrałeś śmierdzącego, psychicznie chorego grubasa na spotkanie charytatywne. Tutaj nie chodzi o fakt, czy go zabrałeś, czy nie zabrałeś, bo to już jest kwestia dyskusyjna. Chodzi o fakt, że ktoś zadaje ci pytanie, a ty po raz kolejny kłamiesz. Odpisujesz tutaj człowiekowi, że zaprosili go organizatorzy. Jak go zaprosili, no to zobaczmy. Wytłumaczę. Agnieszka, ja na razie kończę, ty. No, trzymaj się. Na razie. No. Dzień dobry. A to nic, bo ta, zapraszam je na jakąś imprezę tego, rolników Podlasia. Dzisiaj też oni mają. W Radziłowie. W Radziłowie. Ja mogę pojechać. Ale tam jest tak, bo to jest impreza na rzecz charytatywna, na rzecz dziecka chorego. Ja mogę pojechać. 50 zł trzeba zapłacić za wstęp. No patrzę. Ja nie wiem, czy wiesz, zaraz będzie, że oni nie chcą ciebie, żebyś ty tam był, no. Satelit dziennikarski rzetelności. Że oni nie chcą ciebie, żebyś ty tam był, no. Satelit dziennikarski rzetelności. Że oni nie chcą ciebie, żebyś ty tam był, no. Satelit dziennikarski rzetelności. Że oni nie chcą ciebie, żebyś ty tam był, no. Satelit dziennikarski rzetelności. Że oni nie chcą ciebie, żebyś ty tam był, no. Coś chyba, coś jest, coś tutaj jest już nie hula. O, tutaj o. I'm interested when, why you... That's right. Are here in Białystok. We are here because of the situation at the borders. Okay, okay. Thank you very much. I am from local media, so 30 August, to chyba kwiecień. Człowiek spokojnie chciał zjeść babkę. Tradycyjna podlaska sprawa. 15 pora obiadowa. Podlaskie mówi się, że to jest babka kiszka ziemniaczana, a przecież ziemniaki dotarły do Europy wiele lat po odkryciu Kolumba. Albo śledzie. My przecież nie leżymy nad morzem. Człowiek spokojnie chciał zjeść babkę. Tradycyjna podlaska sprawa.
Dlaczego mówi się, że to są właśnie potrawy podlaskie regionalne? Gazeta Dziennikarskiej Rzetelności. Coś chyba, coś jest, coś tutaj jest już nie hula. O, tutaj o.